od kropli wody do niezmierzonego kosmosu. Formy, barwy, zapachy. Całe bogactwo wszechświata i różnorodność życia na Ziemi wynika z połączeń zaledwie 92 pierwiastków umieszczonych w znanej wszystkim tablicy Mendelejewa, czyli Układzie Okresowym Pierwiastków. Od 1913 roku wiemy, że pierwiastki mają także swoje odmiany, izotopy. Wiele z nich jest radioaktywnych, są wykorzystywane m.in. w medycynie lub w przemyśle. Izotopy pierwiastka mają takie same własności chemiczne, zaś różnią się masą, czyli ilością neutronów w jądrze. W początkach lat 40. XX wieku w pobliżu San Francisco w Kalifornii, w ówczesnym Radiation Laboratory w Berkeley, otrzymano pierwsze sztuczne ciężkie pierwiastki. Dzięki budowie pierwszych akceleratorów, czyli urządzeń przyspieszających cząstki naładowane, udało się po uderzeniu w tarczę berylową wytworzyć wiązki neutronów, które spowodowały przemianę uranu w Neptun. Reaktory atomowe i wybuchy termojądrowe dostarczyły kolejnych sztucznych, ciężkich pierwiastków. W tablicy Mendelejewa pojawiły się m.in. Kiur, Ameryk, Berkeley, Kaliforn i Mendelejew. W latach 60. sztuczne pierwiastki zaczęli także syntetyzować naukowcy ze Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Wabiła przewidywana przez teoretyków tzw. wyspa stabilności. Pierwiastki o liczbie atomowej około 114 powinny być stabilne, a zatem mogłyby znaleźć praktyczne zastosowanie. W latach 70. w Darmstadt w Niemczech zbudowano duży ośrodek badawczy, wyposażony w potężne akceleratory do przyspieszania ciężkich jonów. Rozpoczęliśmy nasze eksperymenty tu w 1976 roku i już w 1981 udało nam się znaleźć następny pierwiastek, wtedy o liczbie atomowej 107. Poprzez napromieniowanie rozpędzonymi jonami chromu cienkich warstw toru otrzymaliśmy pierwiastek numer 107. Kontynuowaliśmy te eksperymenty i w kolejnych latach znaleźliśmy pierwiastki numer 109 i 108. W zasadzie wystarczy zderzyć dwa ciężkie jony, czyli w praktyce jądra atomowe, by wytworzyć jądro jeszcze cięższe. Niestety nie jest to takie proste. Atomy są dużo większe niż same jądra atomowe, nawet te ciężkie. Innym jądrom bardzo trudno jest w nie trafić. Lecą zatem miliardy jąder przez tarczę, na przykład ołowianą, która jest dla nich prawie pusta. Zderzyć się z jądrami ołowiu jest bardzo ciężko. Zdarza się to raz na wiele tygodni. Jeśli zderzenie odbyło się z właściwą energią i przy zachowaniu wielu innych warunków, wówczas fizycy świętują sukces. Powstałe jądro emituje natychmiast neutron, potem cząstki alfa, czyli jądra helu 4. Czas, po którym taka cząstka jest emitowana i jej energia informują naukowców o tym, czy mamy nowy pierwiastek. Na takiej tarczy rodzą się nowe pierwiastki. Do ich wykrywania służą urządzenia, które z pomocą pól magnetycznych i elektrycznych rozdzielają powstające twory. Analiza nowych jąder atomowych prowadzona jest w locie, w niewyobrażalnie krótkim czasie milionowych części sekundy. Zbudowano bardzo czułe detektory i ogromne układy elektroniczne, które raz na kilka tygodni wychwytują jedno poszukiwane jądro spośród miliardów przypadków. Let me say 20, almost 30 years, we were able. Po prawie 20-30 latach udało nam się syntetyzować tą metodą 6 pierwiastków. Kluczem do ich odkrycia była nowa metoda wykrywania powstających jąder. Sukcesy zespołu z Darmstadt wywarły duże wrażenie na całym świecie. Ukazało się wiele artykułów na temat tego odkrycia, także w prasie popularnej. Układ okresowy pierwiastków stał się nieco większy niż dotychczas. Wzbogacił się o pierwiastki, których być może nigdy nie było we wszechświecie. W laboratorium w Darmstadt wciąż trwają prace nad zwiększeniem intensywności wiązki, czyli ilości jonów bombardujących tarczę w każdej sekundzie oraz udoskonaleniem metod syntezy ciężkich pierwiastków. Należy wspomnieć o dorobku polskiej grupy prowadzonej przez profesora Adama Sobiczewskiego. Był szefem grupy badawczej, który przewidział istnienie nowych obszarów poznawania jądra atomowego. Zespół ten dowiódł, że jądro ma bardzo specyficzną właściwość, że może być stabilizowane tylko poprzez efekt powłokowy. Synteza nowych pierwiastków miała nie tylko znaczenie poznawcze. Czujki ostrzegające przed pożarem to wynik wykorzystywania ameryku, sztucznie otrzymanego pierwiastka. Służy on także do leczenia nowotworów tarczycy. Inny nowy pierwiastek, Kiur, znalazł zastosowanie jako źródło energii w sondach kosmicznych. Z kolei Kaliforn to silne źródło neutronów w przemyśle i w medycynie. Niestety, kolejne stwarzane przez fizyków pierwiastki żyły coraz krócej, często zaledwie tysięczne części sekundy. Tylko bardzo czułe urządzenia były w stanie zarejestrować ich istnienie. Sądzono, że może uda się jeszcze wytworzyć jedno lub dwa krótkożyjące jądra i praktycznie dotrzemy do końca tablicy Mendelejewa. Już od lat 70. w czołówce wyścigu po najcięższe pierwiastki ponownie pojawił się zespół z Dubnej. Opracowana tam chłodna synteza polega na bombardowaniu jąder ołowiu lub bizmutu o tzw. zamkniętych powłokach jądrowych jonami, również bliskimi zamknięcia powłok. Pod koniec lat 90. naukowcy ze Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych, dysponujący potężnymi cyklotronami, odnieśli sukces. Jednym z największych osiągnięć ostatnich lat w fizyce jądrowej jest syntezowanie 114 pierwiastka. Zostało to dokonane w Dubnej pod kierownictwem profesora Oganesjana i w tych badaniach bardzo ważną rolę odegrali polscy teoretycy w osobach profesora Sobiczewskiego i pana doktora Smolańczuka. Uzyskanie zaledwie 3 jąder pierwiastka o numerze 114 zostało odnotowane w publikacjach fachowych, ale także w prasie popularnej. To było ważne wydarzenie. W 2001 roku pojawiło się doniesienie o otrzymaniu w laboratorium w Dubnej także pierwiastka 116. Ustanowka, która około mnie, to układ, który znajduje się koło mnie, to separator gazowy, w którym zostały otrzymane wszystkie najcięższe pierwiastki. Ostatnie eksperymenty doprowadziły do otrzymania pierwiastków 114 i 116 w reakcjach z jonami wapnia 48. To nasza metoda, która umożliwiła udowodnienie tezy, że bardzo ciężkie pierwiastki, czy jak je nazywają superciężkie pierwiastki, powinny mieć dużą stabilność. Rzeczywiście, kiedy przeszliśmy do takich reakcji i syntetyzowaliśmy pierwiastki 114 oraz 116, to okazały się one mniej więcej 100 000 razy, a nawet 1 000 000 razy bardziej stabilne niż poprzednie pierwiastki 110 i 112, które były syntezowane wcześniej w innym laboratorium w Darmstadt. Tu powstają superciężkie jądra, które potężne magnesy oddzielają od padających jonów i kierują do widocznych detektorów. Jak już wiemy, w Kalifornii mieści się słynne Ernst Lawrence Berkeley National Laboratory, dysponujące potężnymi urządzeniami. W czerwcu 1999 roku naukowcy z Berkeley donieśli o stworzeniu pierwiastków 116 i 118. Wykonaliśmy eksperyment, w którym uzyskaliśmy pierwiastek 118. W tym przypadku użyliśmy jąder kryptonu 86 z cyklotronu i tarczy pokrytej ołowiem. Krypton połączył się z ołowiem 108, tworząc jądra pierwiastka 118, zarejestrowane przez detektor po wyjściu z tarczy, po przejściu przez separator gazowy, który stoi za mną. Tak wyglądają fragmenty wirującej tarczy. Są to paski metalowej folii pokrytej cienką warstwą ołowiu. To na niej powstają superciężkie jądra. Właśnie tu znajduje się komora eksperymentalna. Wiązka przechodzi przez obracającą się tarczę. Produkty zderzeń wiązki jąder padających z tarczą, czyli produkty reakcji jądrowej, rozdzielamy dzięki separatorowi gazowemu. Z pomocą specjalnie ukształtowanych pól magnetycznych rozdzielone produkty i cząstki alfa są ogniskowane i kierowane do detektorów umieszczonych na końcu. Tak więc po pokonaniu kilku metrów superciężkie jądra atomowe trafiają w obszar pola magnetycznego. Oddziela ono powstające superjądra od padających jonów i kieruje produkty rozpadu tych jąder do detektora. W ten sposób zarejestrowaliśmy 3 atomy pierwiastka 118 w ciągu około 2 tygodni pracy. Ukazanie się publikacji o stworzeniu superciężkich pierwiastków 116 i 118 było sensacją. Donosiła o niej nawet prasa codzienna. W sukcesie miał swój udział polski naukowiec dr Robert Smolańczuk. Tą hipotezą teoretyczną, którą postawiłem 4 lata temu, było, że możemy we współczesnym układzie eksperymentalnym, dysponując współczesną techniką eksperymentalną, wyprodukować tak ciężkie pierwiastki, jak pierwiastek o liczbie atomowej 118. Fizycy święcili triumf swojej metody i specjalistycznej aparatury do rozdzielania sztucznie wytworzonych pierwiastków. Zaskakujący wynik zwrócił uwagę naukowców z całego świata. Próbowano powtórzyć ten eksperyment w innych laboratoriach. Niestety nikomu nie udało się tego powtórzyć. Przez rok także w Berkeley trwały prace nad powtórzeniem eksperymentu lub znalezieniem pomyłki. Ku zaskoczeniu wszystkich wynik był znowu negatywny. Wtedy postanowiono powołać specjalną komisję, do której weszły zarówno osoby, które były autorami tego eksperymentu, jak i osoby z zewnątrz. I ta komisja przeanalizowała materiał, na podstawie którego doniesienie było ogłoszone i ku zdziwieniu wszystkich także nie znaleziono w tych materiałach dostatecznej podstawy do ogłoszenia odkrycia. Więc w tych warunkach odkrycie zostało odwołane. A zatem odkrycia nie było. Popełniono błąd. Sprostowanie ukazało się w lipcu 2002 roku. Autorzy publikacji przyznali się do pomyłki. Gazety oskarżyły jednak naukowców o oszustwo, kłamstwo i fabrykowanie danych. To, co mogę powiedzieć, będąc tam w laboratorium obecny w czasie prowadzenia tego eksperymentu, nic nie wskazywało na to, że są jakieś złe intencje co do przedstawienia wyników eksperymentu w innym świetle niż to było w rzeczywistości. Realizując przez 3 lata zdjęcia do filmu o superciężkich jądrach, staliśmy się mimowolnie świadkami dramatu uczonych z najpoważniejszego ośrodka naukowego. Z pewnością to waży na karierze naukowej, jeżeli eksperyment był wykonany nierzetelnie, intencjonalnie nierzetelnie. Natomiast jeżeli był to błąd w sztuce, niezamierzony, wówczas oczywiście to również waży na karierze, ale nie w takim stopniu jak w przypadku intencjonalnego ogłoszenia pewnych wyników, które nie miały miejsca. Odwołanie eksperymentu i wyników eksperymentu naturalnie dla autorów nie jest przyjemne, ale powiedziałbym, że jest zgodne z regułami gry, z regułami nauki. Na szczęście nauka jest tak skonstruowana, że może prowadzić tylko do wyników prawdziwych. A wynik prawdziwy jest powtarzalny. Skoro tutaj nie można go było powtórzyć, no to wynik nie jest prawdziwy. Dlaczego tak się stało? Między laboratoriami w Stanach, w Japonii, w Niemczech i Rosji trwa walka o to, kto pierwszy otrzyma najcięższe pierwiastki. Jak się będą nazywały? To zaproponują autorzy odkrycia. Był okres sporego dość współzawodnictwa między Berkeley a Dubną. I takie współzawodnictwo trochę sprzyja pewnemu pośpiechowi i być może przedwczesnemu ogłoszeniu wyniku. W historii już parę razy zmieniano nazwy pierwiastków, zaprzeczając odkryciom. Po latach stwierdzono, że publikacje o sukcesach jednak były prawdziwe, ale inna nazwa pierwiastka już została nadana. Odkrywca ma prawo nadania nazwy pierwiastkowi, co jest bardzo ważnym i bardzo takim śledzonym przez środowisko i przez całe społeczeństwo elementem. to przy tym współzawodnictwie zdarzały się sytuacje, że przedwcześnie ogłaszano odkrycie. Było już tak nawet, że jeden pierwiastek potrafił mieć dwie zaproponowane lub nawet trzy nazwy. Tak było z pierwiastkami 102, 103, 104 i 105. Czy taka walka o pierwszeństwo mogła wpłynąć na działania naukowców? Mogło tak być, ale ja nie mogę, nie mam żadnych wiarygodnych dowodów obecnie na to, żeby potwierdzić taką hipotezę. Uznane w świecie teoretyczne prace prowadzone od lat przez profesora Sobiczewskiego i publikowane w najlepszych czasopismach mają pomóc eksperymentatorom. Mają powiedzieć, w jaki sposób i gdzie szukać nowych pierwiastków. W tej chwili nie wiemy, czy jest pierwiastek 118, czy nie. W żadnym razie jednak nie spowoduje to zatrzymania tych badań. One są na tyle ciekawe i ważne dla nauki, że będą prowadzone dalej. A zatem pierwiastki 116 i 118 to oszustwo czy pomyłka? Wyścig trwa. Po tym jak eksperymenty w Berkeley, potem w Darmstadt, a następnie w Riken w Japonii dowiodły, że pierwsze doniesienia o pierwiastku 118 należy zrewidować, postanowiliśmy otrzymać pierwiastek 118, ale w innej reakcji, nie w tej, która była zastosowana w Berkeley. Chcemy, tak jak poprzednio, pozostawić wiązkę wapnia 48, która pozwoliła nam zrobić wszystkie poprzednie pierwiastki i podnieść się o 2 stopnie wyżej. Zamiast tarczy pokrytej kiurem, którą zastosowaliśmy przy pierwiastku 116, to jest pierwiastek 96, wykorzystać pierwiastek 98, Kaliforn. Czy to się uda? Czy rzeczywiście zostały otrzymane pierwiastki 114 i 116? Każdy eksperyment, który został wykonany, musi być potwierdzony przez niezależny eksperyment wykonany przez inny zespół eksperymentalny, najlepiej w innym laboratorium. Dopóki takiego niezależnego potwierdzenia nie mamy w stosunku do dowolnego eksperymentu, w tym również eksperymentów wykonanych w Dubnej, te rezultaty są rezultatami wstępnymi, które wymagają potwierdzenia. Jeśli to potwierdzenie niezależne nastąpi, wówczas one zostaną uznane przez społeczność międzynarodową za osiągnięcie naukowe. Wydaje się, że Dubna na razie prowadzi, ale inne laboratoria próbują powtórzyć udane eksperymenty. Badania trwają nadal. Naukowcy próbują wytworzyć superciężkie pierwiastki i osiągnąć wyspę stabilności. Czy uda się w ten sposób uzyskać nowe materiały, które znajdą praktyczne zastosowanie? W Dubnej układ doświadczalny jest cały czas udoskonalany i rozwijany. Wszystkie eksperymenty, które zostały przeprowadzone w celu syntezy pierwiastków 114 i 116, wymagały utrzymania specjalnego reżimu pracy akceleratora. Musiał on przez długi czas dostarczać bardzo intensywną wiązkę. Obecnie, kiedy przeszliśmy do pierwiastka 118, nie postawiliśmy akceleratorowi dodatkowych wymagań. Jest tylko jeden wyjątek. Czas trwania eksperymentu będzie jeszcze dłuższy niż przy otrzymywaniu pierwiastków 114 i 116.